To było 25 lat temu, dokładnie 12 lipca 1997 roku Wrocław nawiedziła powódź tysiąclecia. Woda wdarła się wtedy do wielu miast w Polsce i w Europie Środkowej, ale tu we Wrocławiu ta powódź miała dramatyczny przebieg, bo tutaj nałożyły się na siebie dwie fale powodziowe z Odry i Widawy. Efektem tego była katastrofa we Wrocławiu, bo pod wodą znalazła się znaczna część miasta, ponad 40%. Woda ustąpiła dopiero 6 sierpnia 1997 roku. Te zdjęcia i filmy obiegły cały świat. Pod wodą znalazły się całe osiedla. Woda wdarła się ulicą Traugutta i Żabią Groblą. Fala miała prawie 2 metry wysokości. Już nocą dotarła do dworca głównego, płynęła ulicą Legnicką na Szczepin. Ucierpiało Zalesie, Zacisze, Kowale, Maślice, Rakowiec, najbardziej Kozanów. Do dziś wrocławianie pamiętają ten czas. Tragedia dla ludzi, szczególnie dla tych chorych, biednych ludzi, bo to wszystko masę ludzi potraciło, nie wiem, swój dorobek życia, swoje oszczędności. Mieszkałem wtedy na Trójkącie, więc pamiętam doskonale, jak woda zalewała i musieliśmy uciekać wtedy. Byłam wtedy poza Wrocławiem i niestety nie mogłam wrócić z dziećmi, pociągi nie jeździły. No i poza tym, no pamiętam, bo mąż tutaj ratował też książki z Ossolineum. Ogromnym wysiłkiem wrocławian udało się uratować Sempolno, Biskupin, wrocławski ogród zoologiczny. Tu jest was bardzo dużo. Potrzeba na tych trzech koło Teatru Polskiego wiadukta, ja wiem, 50 osób. Jeżeli ktoś ma możliwość skontaktowania się, albo ci panowie, tu jest bardzo ładnie. Zabierzcie ten piasek, kierujcie na tamte wiadukty. Jak tata ma puści, są następne. Piasek był na wagę złota. Zabierano go z placów budowy, piaskownic, nawet z podsypanych chodników. Walczono o dworzec główny, Ostrów Tumski i Ossolineum. Myśmy rozebrali już praktycznie wszystko, co się mogło nam przydać. Ten wał wytrzyma nam jeszcze 2 godziny, może się pomyliłem. Przygotowujemy worki, na końcu mamy jeszcze worki pod murem. Myślę, że to, co mogliśmy zrobić w tej chwili. Ludzie pływali pontonami i łódkami po zalanych do wysokości pierwszego piętra ulicach w centrum miasta. Pamiętam jeszcze ówczesnego prezydenta Wrocławia, jak pływał na łodzi, na łódkach, pomagając ludziom. Pamiętam ten czas bardzo dobrze. 3200 metrów sześciennych w takim czasie to było coś, czego miasto nie powinno przetrzymać. Natomiast to, że udało się uchronić cały wrocławski rynek, cały Ostrów Tumski, wszystkie najważniejsze obiekty, wszystkie mosty, całą część tą śródmiejską, która jest no, bardzo istotna z punktu widzenia miasta. Ocalał Biskupin, Sempolno, Karłowice, dzielnice i najstarsze, i najpiękniejsze. Większość cmentarzy z innego punktu widzenia ważne. Ja myślę, że to przy tej fali, przy zbiegu właściwie dwóch wydarzeń, bo fali z Odry i fali z Nysy Kłodzkiej, to było zadanie wykonane na poziomie, którego chyba nikt by się nie spodziewał. Po latach tak wspomina tamten trudny dla wszystkich czas. Ratowaliśmy także po prostu ten dorobek materialny, który już był naszym dorobkiem materialnym. I ten sukces dziś daje poczucie pewnej satysfakcji. Natomiast trzeba pamiętać, że to był ogromny wysiłek, skala ryzyka ogromna, niewyobrażalna. I to, że nam się tak szybko udało też pozbierać po powodzi tam, gdzie te skutki były niedobre, to też jest niezwykle cenne. Ale to udało się dzięki postawie mieszkańców miasta. Powódź jest jednym z wielkich mitycznych wydarzeń w historii Wrocławia. Wydarzeń rzeczywistych, ale mających już taką postać, powiedziałbym, bardzo mityczną. Bez wątpienia wrocławianie zachowali się absolutnie znakomicie. Ale nie obyło się bez poważnych konfliktów. W obronie swoich domów, które miały być zalane dla ratowania Wrocławia, stanęli mieszkańcy wsi Łany. Było straszne. Wie pani, ta cała powódź, to przecież to te fekalia, to wszystko wypływało na wierzch, to jest niesamowite. Dla upamiętnienia tych trudnych dni na moście uniwersyteckim stoi powodzianka ratująca z wody książki. Katarzyna Sudnik, Echo24.